Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94. A ja witam was w kolejnym materiale na kanale z gry Call of Duty Modern Warfare. Tak jest, moi drodzy, Modern Warfare. Chociaż właściwie powinienem powiedzieć Call of Duty Warzone, czy też ważone, albo łażone. Ja to lubię nazywać to w różnoraki sposób, ale słuchajcie, tak czy siak, ogólnie Modern Warfare. W końcu, po półtora roku, wbiłem maksymalny poziom na wszystkich broniach. Jak zapewne pamiętacie, pokazywałem wam zresztą, nawet w przypadku pistoletu Sykow, a właściwie Makarow, tak, że mam wbitą platynę, więc no tutaj nie ma się tak naprawdę czego spodziewać odkrywczego. Ewentualnie no tutaj kusza na dobrą sprawę została mi do wbicia, a na kuszy mi się po prostu nie chcę z tym bawić. 450 trafień i tak dalej, no. No kurwa, no nie. Jebie mnie to. Jebie mnie to. I powiem wam szczerze, dobrze mi z tym, bo nie zamierzam się z tym chujstwem bawić. Nie zamierzam bawić się z tą kuszą. Tyle wam powiem. Ale nie o to chodzi. Słuchajcie, tarczę balistyczną, jak widzicie, wbiłem ostatni potrzebny, czyli ten 31 poziom. Mogę normalnie zdobywać kamuflaże. Mam ich odblokowane 10, tak więc musiałbym jeszcze 90 zrobić. Czego mi się kurwa nie chce. Nie, nawet... Nie to, że nie mam siły, tylko po prostu, że tak powiem, jebie mnie to. To samo jest w przypadku wyrzutni Jokr, gdzie tutaj również wbiłem wszystkie kamuflaże, mogę robić. Również w przypadku RPG-7 wbiłem kamuflaże i też mogę je robić. Co prawda w niektórych tutaj już coś tam trochę poszło, ale jakoś specjalnie nie staram się, żeby wszystkie tutaj wbić. Wystarczy mi platyna taka, tą, którą mam, i dziękuję bardzo. Oraz na broni do walki wręcz, czyli na nożu bojowym, również wbiłem tutaj wszystkie 10 kamuflaży, tak więc jeszcze 90 bym potrzebował, żeby również na nożu bojowym wbić platynę, a czy w ogóle złoto, no. No nie. Nie i niech tak zostanie. Tak więc, moi drodzy, jest godzina 23:46 w tej chwili. Jest sobota, ta 23:46, w momencie kiedy to nagrywam. Wszystkie bronie w Modern Warfare, w Call of Duty Modern Warfare zostały wymaksowane. Maksymalny poziom broni wbity. Na dobrą sprawę zostały, jeśli chodzi ogólnie o broń. Co prawda została mi tam do zdobycia podwójne Kodachi oraz Kije Kali. Natomiast w Call of Duty Modern Warfare, natomiast w Call of Duty Black Ops Cold War, no to do wbicia mam jeszcze ZRG 20 mm oraz chociażby najnowszy nabytek, również dzisiaj zdobyty, czyli maczetę, którą wam zresztą nawet pokazywałem w jednym z poprzednich materiałów. Również do odblokowania mam chociażby wakizaschi, czy saperkę, młotobór ręczny, tak więc no, ale po prostu nie mam siły, żeby tego odblokowywać. No maksymalny poziom, tak, do wbicia jest, mam jeszcze na tych dwóch broniach, czyli ZRG 20 mm i maczeta, ale
Tymi broniami będę się zajmował w Call of Duty Black Ops Cold War w trybie zombie. Z racji tego, że przy okazji trochę kamuflaży będę nabijał. A i również będę sobie też po kolei odhaczał dodatki. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Krótki, szybki i treściwy. A w jednym z kolejnych materiałów zaprezentuję Wam to, co zrobiłem w sezonie drugim. Chociaż, jak zapewne widzicie, no, karnet już jest wbity, więc nie ma co mówić. Ale zadanie operatorów tego typu rzeczy będę Wam chciał pokazać. Tak więc ja nie, chyba kładę się spać, żeby mieć po prostu siłę, jak się wstanie, żeby robić te wszystkie zadania i tak dalej. Więc cóż, to na pewno będę robił jutro, czyli w niedzielę dla mnie, a dla Was kilka dni temu, nie wiem, Wy chyba możecie oglądacie to czwartek albo piątek, nie mam pojęcia, ale ja nie wiem, na pewno jeszcze sobie rozegram, zanim przejdę do Black Ops Cold War, rozegram jeden mecz tutaj schematem żywopłot do PKM-u, po czym ustawię sobie po prostu kolejne 10 schematów, przejdę do Black Ops Cold War i następnie do Battlefield, nie wiem, czy do Battlefielda 5, czy po prostu nie dokończę tych graniem schematami. Myślę, że tak po prostu będzie najlepiej. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.